Cześć, siemanko, z tej strony pan Wojtek, a to kolejny film z Pokémon Duel, z openingu boosterów Pokémon Duel. Teraz ostatnio udało się trafić Mega Scizora, jeśli nie oglądaliście ostatniego filmiku. I Solgaleo z tych ticket boosterów za darmo, tak jakby nie za rubiny, tylko takich bonusowych, które można tam wygrać za różne tam walki PvP, ranking miesięczny i tak dalej, za różne eventy. I dzisiaj postaram się jednak otworzyć te same paczki, czyli trafić jakiegoś tego Scizora EX, żeby móc go ewoluować podczas walk właśnie w tego Mega Scizora, bo to jest mega, coś mega i no to na pewno mi się przyda i da mi no sporo możliwości nowych w walkach PvP, bo no długo nie grałem i mam braki w nowych figurkach, no i jest to odczuwalne, kiedy walczę z jakimiś takimi graczami bardziej zaawansowanymi i tak dalej, no bardzo jest ciężko, aczkolwiek no coś tam, większość raczej jednak jeszcze potrafi wygrać tych walk. Zresztą zaraz wam pokażę. Zacznijmy oczywiście od nazwania jakiegoś Pokemona nickiem kogoś z komentarzy pod ostatnim filmem. Przypominam, żeby nazwał jakiegoś Pokemona twoim nickiem, musisz mi zostawioną łapkę w górę oraz subskrypcję i mieć to widoczne u siebie na kanale. Też musiałem parę osób tam napisać, ale chyba tylko no już piąta czy czwarta osoba to była właśnie, która miała widoczne na swoim kanale łapki w górę oraz subskrypcję. I był to Sebastian Klin. Hej Wojtek, nazwiesz Moltresa Seba2211. A więc już nazywam swojego najsilniejszego Moltresa. Moltresa nie power-upowałem, ale ma 96 IV, a więc jest całkiem spoko. Już go nazywam Seba2211. Okej. Okay. A przypominam, że jeśli ktoś z was chce, żebym jakiegoś Pokemon nazwał właśnie waszym nickiem, to musicie zostawić łapkę w górę, subskrybować kanał, no i dajcie znać w komentarzu, jakiego Pokemon mam nazwać jakim nickiem, czy przez wybranym, czy tak jak Sebastian sobie wybrał jakiś taki inny. Także to chyba na tyle, zapraszam już na materiał. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już w grze, tu jeszcze chyba nie odebrałem jakiejś daily mission, play one league match, to mogę odebrać sobie. Pamiętajcie, żeby codziennie zaglądać te dzienne misje. Oj, będę miał odblokowaną taką misję tutaj, że trzy razy muszę trzy razy wygrać ligowy mecz i wtedy dostanę specjalną nagrodę. Tam można nawet chyba rubinów z 90 czy 100 wygrać. W każdym razie zaczniemy sobie od otwarcia takich boosterków tutaj darmowych, czyli za 10 punktów uzbieranych ze zwycięstw. Co my tu mamy? Raticate'a, Seedota, Ingoter. Czyli troszkę kasy. Dwie bardzo słabe figurki. Otworzymy sobie teraz Purple Boostera tu jeszcze. Co my tu mamy? Tutaj już coś tam chyba jest gwarantowane, jakiś chociaż Uncommon. No jest Mightyena. I on got Common, Rare, Metal, Uncommon. Nic też specjalnego. No i teraz mamy Rainbow Booster. No tutaj jest już sprawa trochę ciekawsza, bo tu mamy chyba R-kę gwarantowaną. No i niestety jest to tylko R-ka. Tylko Dratini, Spearow, Tauros, Ingot Common, Rare Metal Common. No i tutaj na trzeciego Purple Boostera trzeba jeszcze 4,5 godzinki poczekać, więc przechodzimy sobie na razie do sklepu. A więc shop. Tutaj mamy boosterki. Cyk, wybieramy. I gdzie są te nasze boostery, które otwieraliśmy? Recommended. Już mam teraz 20 tych ticketów, czyli zdobyłem 4 jak poza od tego czasu, kiedy nagrywałem tamten odcinek, chyba dostałem za jakieś tam eventy, czy za grę, tak, za jakąś chyba grę w evencie, coś tam chwilę pograłem, no i proszę, udało się parę zdobyć. Także co, lecimy, no 20 tworzymy sobie, no spoko, to otwórzmy szybko te 20, przechodzimy od razu do otwierania, bo kurczę, i tak będzie długi odcinek przez to. Ale miejmy nadzieję, że uda się coś fajnego trafić. Uwaga, lecimy z pierwszym. I no niestety chyba jest to tylko Uncommon. Tak jest, Litwick, ale nie ma nowy, czyli nie jest to nowy jakiś ten. Nie jest to nowy, czy już go miałem? Myślałem, że nie mam jeszcze, że nie miałem. Będę musiał, widzę, ulepszyć tutaj ostro moją pojemność na figurki, bo już mi się nie mieszczą, a przecież będę jeszcze tutaj 19 otwierał. Także jeszcze 19 nowych. Uwaga! O, jest dobra poświata, jest fajnie i jest chyba coś dobrego, tylko nie wiem, czy to nie jest tylko zwykła. No i Mega Blaziken? Co? Drugi booster i drugi Mega Pokémon. UX kolejny. Ja pierdzielę, niesamowita sprawa. Jeszcze Mega Blaziken. Kurczę, on jest chyba nawet ciekawszy od Mega Scizora. Ja pierdzielę.
Dobra, słuchajcie, chcę tutaj przejść do tych boosterów i teraz tak, czy na pewno z nich możemy trafić też Blaze Deacona zwykłego? Możemy, dobra. Teraz chcemy trafić albo EX-a, Blaze Deacona, albo Scizora. Kurczę, ale się zaczęło. Drugi booster od razu Mega Blaze Deacon. Ja pierdziele. Dobra, lecimy dalej, słuchajcie. Jeszcze 18 przed nami, także no tu się może jeszcze naprawdę sporo fajnych rzeczy trafić. Oby. No, coś czuję, że to może być naprawdę ten opening jeden z lepszych. Ach, no tutaj będzie chyba uncommon, bo niebieska poświata. Co my tu mamy? Bronzor. New, czyli nie miałem go jeszcze, okej. Okay. No ale spoko, jak ma być w ten sposób, że dwa uncommony, jeden ultra rare, no to jak najbardziej może być. W sumie mam dużo większe szczęście w openingu boosterów wirtualnych niż kart Pokémon, które tam otwierałem na odcinku. No, słuchajcie! To jest chyba coś mocnego znowu. Nie, to jest tylko R-ka, kurczę. Strasznie podobne są te poświaty i ciężko jest odróżnić, przepraszam was, ale już myślałem, że może jakiś chociaż EX, a to tylko Gastly. Ale Gastly nie jest taki zły, tylko że wydaje mi się, że no chyba Shapet jest od niego lepszy, bo troszkę podobnie działają Gastly i Shapet, ale Shapet raczej jest tym takim bardziej fajnym, takim fajniejszym Pokémonem do raszowania. Dobra. W każdym razie mamy R-kę, mamy Arona, już go dropnąłem w tamtym odcinku. Także na razie mamy, dropnęliśmy 3 Uncommony, R-kę i Mega Blaziken'a. Także no, całkiem spoko, te pierwsze 5 boosterków, lecimy z szóstym, zdaje się, że dobrze liczę, mam nadzieję. No niestety znowu raczej Uncommon. Drugi Aron z rzędu, no tak się zdarza. Okej. Okay. Także 4 Uncommony, rerka Gastly i ultra rerka Mega Blaze Deacon. No i co to? No chciałbym jeszcze tą złotą poświatę zobaczyć. No naprawdę daje ona nadzieję. O, proszę, mamy Huntera. Hunter jest mniej, jest jakby słabszą figurką teoretycznie, jeśli chodzi o rzadkość, niż Gastly. Bo ma mniejszy ruch, no i dlatego też pewnie tak to jest tutaj ustalone, zrobione i tak dalej. Dobra, lecimy dalej sobie. Pyk i co? No ale w sumie będę mógł ewoluować. Tylko nie wiem, czy jest sens grania w ten sposób. Lampent. O, nie miałem go wcześniej. To chyba jakaś jedna też z nowych tych figurek. Ten materiał dostaje 50 materiałów za każdego boostera. I być może, że jak uzbieram już taką, tam wiecie, tego materiału tak solidnie, to będę mógł sobie kupić jakiego będę chciał tylko Pokémona, jaką chcę figurkę. No, słuchajcie! Flareon. Flareon był na ostatnim odcinku, także no coś kurczę, ale tak samo chyba się zapowiadał. Nie wiem, czy te poświaty się jakoś nie bagują, bo podobnie wyglądała poświata, czy to było wtedy do Flareona, czy tak właśnie wyglądała wtedy poświata do Mega Scizora, nie pamiętam. A teraz co mamy? Zwykłą, niebieską. Czyli to jest raczej na pewno Uncommon. I to jest Bronzong. Najnudniejszy drop, jaki może być chyba tak naprawdę, jeśli chodzi o te Pokémon Duel. Bo pamiętam, że na poprzednich dwóch openingach, czyli tym ostatnim, który nagrałem, no i tym jeszcze takim wcześniejszym, czyli który był parę miesięcy temu, to trafiałem ich mnóstwo. I Litten. Mieliśmy już Littena? W sumie ostatnio walczyłem z kimś, kto używał Littena, więc nie wiem, czemu tak dziwnie się ktoś w sumie tutaj zachowywał, że używał go, bo... Chociaż wiecie co, teraz ogólnie dodali chyba nowe boty, z którymi gramy, jeśli gramy te ligowe mecze. Kurczę, no już teraz mnie tych booster ticketów, a nie chcę nic fajnego polecieć. Durant. Także wiecie... Czasami jak zauważyłem, że oczywiście wiecie, jest taki standardowy zestaw, że tam jeśli chyba przegramy 2 albo 3 pojedynki z rzędu ligowe, to gramy z takim botem, który zawsze przegrywa i ma chyba głównie Bedrille, Heracrossy i Pinsiry, tak mi się wydaje. Tylko że dostajemy wiadomo mniej punktów za zwycięstwo tych do rankingu z takim botem, ale zawsze dostajemy 3, wiecie, 3 punkty do, znowu Hunter, 3 punkty do tego. Do tej skrzynki dnia, tak? Czyli jak uzbieramy te 10, to możemy wtedy sobie otworzyć. Czy tego boostera pierwszego, którego otworzyłem na dzisiejszym materiale, no... Kurczę, no, chociaż ten jeden akcent jeszcze takiego EX-a by się przydał. To jest Joltik.
Joltik jest fajnym dropem. Joltik jest bardzo ciekawą figurką, bo jeśli ją posiadamy na naszym placu boju, nie dość, że ma 3 ruchu, to jeszcze dodaje plus 1 do ataku do każdego ataku każdej naszej figurki, która jest na placu gry. Czyli na przykład, jeśli zmierzą się takie same Pokémony, niezbufowane chain levelem, lub zbufowane na ten sam level, bo wiecie, chain level dodaje, że plus 1 też do jakiegoś wybranego przez nas ataku, prawda? Uwaga, no one come on. Ale znowu Joltik. Dobra, Joltik jest. Tylko że znowu jest new, tak? No bo mam go jeszcze nieodebranego. Dobra, słuchajcie, bo tu zostało nam już tylko 5 ticket boosterów. Tak, i wtedy, wiecie, wtedy taka figurka wygrywa, no bo ma plus 1 do obrażeń, prawda? Czyli na przykład jeśli ten zada 100 i ten 100, a w tym jest na przykład Joltik aktywną figurką w grze, no to wtedy plus 1 obrażeń. Tylko że on ma raczej bardzo słabe ataki, bardzo łatwo go pokonać. Magby. Nie miałem Magbiego, także ja tutaj się nie uzupełnia co prawda Pokédexu, tak jak w innych grach Pokémon, ale może i fajnie mieć większość rodzajów figurek, bo nigdy nie wiadomo, co na przykład będzie się opłacało używać i tak dalej, prawda? Dobra. No kurczę, no co jest z tymi Ankamonami? Tak pięknie się zaczęło. O, Szapecik. Do chain levelu, spoko. Szapeta używam, Szapet może dropić ile chce, bo będę mu wtedy chain level buffował. Tylko że tak bardzo chyba nie opłaca się w sumie tego akurat. Ale no, co można zrobić z kolejną figurką? Szapetem się nie gra trzema szapetami w talii, tylko maksymalnie raczej jedno, no ewentualnie ktoś tam może grać dwoma, tak? Jeśli trzeci Joltik w tym openingu. Każdy nowy, no proszę. Dobra, słuchajcie, to są ostatnie boosterki. To są ostatnie dwa ticket boostery. I nie trafiliśmy ani Caesara, ani Blaziken'a. Fajnie, że mega Blaziken, super. Naprawdę, bardzo się cieszę. Znowu 0,3% szans, że się trafi, prawda? Ale... No ale mamy Lampenta kolejnego. No i ostatni ticket booster. Trzymajcie kciuki, żeby teraz był jakiś EX ten z tych dwóch. Jak się nie trafi, no to trudno, będzie trzeba coś pokombinować. Może mam, zobaczcie, mam prawie 800 rubinów. Może coś się pokombinuje z openingiem za rubinki, bo tak to inaczej będzie krucho. Dobra, uwaga, złota poświata. Przemień się w złotą. Oj, no niestety. Ostatni booster też. Ninkada. Ej, to jest całkiem spoko figurka. Nie miałem jej wcześniej. To jest taka bardzo defensywna figurka, której sporo osób używa w PvP. Co prawda tych bardziej takich zamasowanych graczy to nie, no bo tych teraz jest coraz... Im jest więcej figurek, tym jest więcej ciekawych tych EX-ów i tak dalej. Again, nie mogę. Musiałbym wtedy zużyć 50 rubinów, a nie chcę. Także spadamy na razie. Rubiny się opłaca tylko zużywać, kiedy na przykład macie, zobaczcie, bo mamy coś takiego jak 10 packs, widzicie? I tutaj możemy użyć 500, przepraszam, rubinów i wtedy otworzymy sobie 10, gdzie jest gwarantowany jeden EX lub UX. Czekajcie, a może tu jest Blaziken i Scizor? Czekajcie, czekajcie. Może byśmy sobie otworzyli od razu, co? Dobra, a w tej co jest? W tej jest Mega Venusaur, Blastoise, Sceptile, Swampert, Palkia, Blastoise, Venusaur, Manaphy, Suicune, Keldeo, Torterra, Empoleon, Gardevoir, Xerne, Swampert. No, te nie są jakieś takie, są te Tapu Koko, Lelebu, Lufini, są w sumie mocne. Ale chyba wybierzemy tamten boosterek i może byśmy go w sumie nawet teraz otworzyli, bo tak myślę, kiedy ja będę mógł czekać, tylko tu jest jeszcze coś takiego jak New Year. I tutaj dostajemy na chain levelu pierwszym od razu figurki. W postaci EX, też jest EX albo UX gwarantowany. Co my tutaj mamy? Mega Charizard X lub Mega Charizard Y. Charizard, bardzo mocna jest figurka. Rayquaza, Raikou, Mew, Reshiram, Zekrom, Yveltal, Deoxys Attack Form. Już go mam, ale... No ostatnio przegrałem z kimś, kto używał trzech Deoxys Attack Form, więc ich nigdy za wiele. Zapdos, Greninja, Terrakion, Virizion, Lunala, Decidueye. Powiem tak. Jeśli mam mieć gwarantowaną którąś z tych figurek, które tu są opisane, to myślę, że jest tyle figurek, które naprawdę bardzo bym chciał z tych mieć, że coś fajnego trafimy i chyba otworzymy to. Naprawdę warto z tego skorzystać, to jest od razu na chain levelu pierwszym. Z tego można chyba tylko raz skorzystać, więc no na razie, ale postaram się zebrać jak najwięcej tych booster ticketów, postaram się grać po live'ach, przed snem czy coś, kiedy tylko będę miał czas na właśnie Pokémon Duel, żeby te ticket boostery zebrać dla was. Jedynie zbiorę chociaż, nie wiem, z 15, z 10 nawet,
to postaram się nagrać opening. Może uda się wtedy tego Scizora albo Blaze Deacona trafić. A póki co otwórzmy jeszcze tą paczkę sylwestrową. Poszła. Ok, i co my tu mamy? Będzie na pewno EX albo jeden lub Mega jakiś Pokémon. No, jeśli Mega, no to wiadomo, że to będzie Charizard X lub Y. Nie pamiętam, który jest lepszy, ale to jest 10 boosterków, jeden po drugim. I uwaga, zaczynamy od razu z grubej rury. Bardzo fajnie, dobra poświata. I od razu mamy coś... Od razu jest Mega Charizard Y. Super, tylko teraz który jest lepszy? Chyba X jest lepszy, kurczę, w tych figurkach, ale nie jestem pewien. Okej, lecimy dalej. Jest, znowu spoko. I co teraz mamy? Zapdos, ale poszło, słuchajcie. I to od razu na chain levelu pierwszym. O, ja pierdykam, dwie figurki Mega... Mega Charizard Y oraz Zapdos. I jeszcze mamy 8 boosterków. I ten Zapdos już nie był gwarantowany, albo Charizard nie był gwarantowany. Który z nich już nie był, bo tylko jeden jest gwarantowany, prawda? Dobra, jest 38, okej. Okay. Słuchajcie, no to super, mamy 2 Mega Pokémon na tym openingu, no... Znowu dobra poświata. Ej, słuchajcie, czy to będzie RK, czy coś lepszego? Chyba RK tym razem tylko. Tak, Pangoro, nie miałem go. Nowa figurka też jedna z tego ostatniego rzutu rzucona. Znowu złota poświata, słuchajcie, dobrze idzie. Tak na złoto się znowu świeciło, to chyba jest RK. Ale to jest Weavile, Weavile jest spoko, naprawdę. Weavile jest spoko, tylko z Weavile'ami jest problem taki, że to jest taktyka, jeśli chodzi o Weavile, taka, że musisz mieć ich kilka, bo im masz ich więcej na placu gry, tym większe one zadają obrażenia, więc po prostu trzeba mieć ich jak najwięcej. No tutaj już niebieska poświata, ale może się jeszcze zmieni, nie? Czyli mamy Ankawana pierwszego, którym jest Oricorio Pom Pom Style. Okej. Okay. No te nowe Pokémon naprawdę są cudaczne niektóre. No i dobrze! Dobrze, zmieniło się. Aj, chyba RK zwykła. Snissl. No dobra, niech będzie Snissl. Snissl też jest spoko. Czy to była szósta, czyli mam jeszcze chyba cztery, tak? Tak mi się wydaje, że to była szósta. Dobra. Uncommon. Poliwhirl. Poliwhirl jest całkiem spoko. Poliwak jest fajny i jeśli kiedyś go ewoluuje w Poliwhirla, to... Na jakichś tam, wiecie, eventach typu, że kiedy wodne Pokémony są lepsze. Bergmite. Też go widziałem, ostatnio walczyłem z nim nawet chyba dzisiaj. O, słuchajcie, dobrze się zaczęło. To jest chyba EX albo UX. Reshiram. Nice. Reshiram jest chyba też bardzo fajną figurką. Walczyłem przeciwko Reshiramom nieraz. Ale to już było dawniej, ona była w tej starszej mecie, czyli tak jak Zapdos, czy powiedzmy te legendarne ptaki, częściej, rzadziej były używane. Ale słuchajcie, czyli w tych 10 mamy już 2 EX-y, czyli Reshirama oraz Zapdosa i Mega Charizarda Y. Do tego jeszcze trafiliśmy dzisiaj Mega Blaziken'a ze zwykłego boostera, więc jest spoko. Co prawda 20 booster ticketów i tylko jeden UX, żadnego EX-a, ale spoko, że to był właśnie UX. No i teraz co mamy? No niestety Ankamona. Znowu Oricorio pom-pom style. No i niestety to już koniec. Water Type Pokémon Deal plus 20 damage. Aha, czyli jakieś takie karty do buffowania wodnych Pokémonów, czy do grania pod konkretny żywioł. Grass Type Pokémon też. I znowu do Water Type'a. No dobra, mam nadzieję, że film wam się podobał. Sporo osób tam chciało, żebym nagrał więcej z Pokémon Duel, nawet tam trochę wyświetleń było. Także no, chyba to jest taki największy opening już od dawna na moim kanale. Na tym filmie, także mam nadzieję, że on na jakiś czas starczy. Ja postaram się zebrać jak najwięcej tych wszystkich Pokémonów, żeby wam pokazać i tak dalej. Znaczy tych oczywiście booster ticketów, żeby spróbować jakiegoś mega Pokémona móc używać, tak, na moim koncie, bo na razie jest to niemożliwe, mimo że posiadam aż 3. Także co? Jak się podobało, to łapeczka, subskrypcja, dajcie znać, jeśli chcecie, żebym jakiegoś Pokémona nazwał waszym nickiem. No i widzimy się na transmisji live wieczorem. Mam nadzieję raz jeszcze, że wam się podobało. Dajcie znać, co myślicie o Pokémon Duel, o figurkach różnych, o tam... Jaki wy macie na przykład ranking w Pokémon Duel. Bo jak widzicie, ja mam 2556 tego swojego rankingu. Miesięczny 1574, mało grałem, ale ten miesięczny właśnie daje ticket boostery w nagrodę. Byłem wysoko, kiedyś dostałem chyba z 15 za jeden miesiąc, więc...
W ten sposób najłatwiej jest właśnie zdobyć te ticket boostery, bo też trochę osób mnie pytało w komentarzach. Dobra, ten film i tak będzie bardzo, bardzo długi, więc dziękuję Wam raz jeszcze za wytrwanie do końca. Trzymajcie się, do następnego razu. Na razie, cześć!